Dobry wieczór. Środa, godzina 20.01, a to oznacza live na kanale Mrs. Garden. I tematem dzisiejszego live'a jest wiosenna pielęgnacja wysiewu zimowego, czyli wysiewu w butelkach, pojemnikach czy woreczkach, plus co można już sadzić, z czym jeszcze poczekamy i jeszcze takie szybkie przypomnienie tego, co możemy sobie jeszcze wysiewać. Dodatkowo też pod koniec tego spotkania chcę Wam pokazać moje zamówienie mini sadzonek, takich naprawdę mini. To jest mój pierwszy raz z taką formą roślin i chcę Wam pokazać, jak to wszystko wygląda, więc zrobimy sobie taki przegląd jednego zamówienia, bo cześć Asia, cześć Kasia, bo zaczynają do mnie dochodzić zamówienia roślin już ciepłolubnych. To wszystko robiłam w styczniu bodajże zamawiałam, a wiecie, że się robi ciepło, to już firmy ogrodnicze zaczynają wysyłać swoje zamówienia i jak ja dzisiaj zobaczyłam, jak przyszła do mnie taka paka, to z jednej strony radość, a z drugiej strony przerażenie, ponieważ temperatury jeszcze nas nie rozpieszczają i ja nie wiem, gdzie to pomieszczę, a liczyłam na to, że już to jest koniec marca, początek kwietnia, już będę mogła postawić się na patio, no ale stoją na razie na patio, na noc chowam je do środka i zobaczymy, co dalej. A więc dobry wieczór, cukrem posypane, Arla, Kasia, Renata, Justyna, Graszka. A więc dobry wieczór, zdaję sobie sprawę, że jesteśmy parę dni przed świętami, a to oznacza, że wszyscy jesteśmy zabiegani, zajęci sprzątaniem i tak dalej, dlatego postaram się nie przeciągać dzisiejszego spotkania. Jeśli macie jakiekolwiek pytania dotyczące wysiewu zimowego, wpisujcie od razu, żebyśmy mogli sobie na nie dzisiaj wszystkie odpowiedzieć. Mam parę pytań z YouTube'a, ale może zaczniemy sobie od tego. Witam Maria, witam Katarzyna, witam. Zacznijmy sobie od tego, kiedy mogę siać rozsadę winter sowing, czyli wysiew zimowy w butelkach, pojemnikach i tak dalej, moi drodzy. Jeśli mamy rośliny, które dobrze znoszą niższe temperatury, a więc wszystkie hardy annuals, czyli kwiaty odporne na przymrozki oraz warzywa, które dobrze sobie radzą z niskimi temperaturami, czyli kapustne, fasola, groch, bób, sałata, szpinak, co tam jeszcze było, rukola, marchewka, buraczki, no wszystko, co generalnie siejemy na początku wiosną i macie taki wysiew, to jest już jest to odpowiedni moment na to, żeby posadzić je na miejsce stałe w ogrodzie czy w doniczce, to zależy, gdzie chcecie uprawiać. A więc jeśli macie wysiew zimowy, wysiew w butelkach roślin, które znoszą dobrze niskie temperatury, to już nie zwlekamy. To już jest zielone światło na to, żeby je sadzić w ogrodzie. I moi drodzy, jeśli przygotowujemy się do sadzenia, w ogóle chciałam tutaj tak, tutaj mam groszki, a więc one już też w przeciągu następnych paru dni idą do ziemi. Jeśli mamy właśnie taką rozsadę roślin, które dobrze sobie dają radę z niskimi temperaturami, jeśli macie fajne, zaciszne miejsce, to podejrzewam, że spokojnie moglibyście od razu taką rozsadę sadzić na miejsce stałe. Ponieważ ja będę uprawiała groszki na dachu garażu, a to oznacza zero osłony przed wiatrem, i właśnie te groszki będą narażone na jeszcze bardziej intensywne zmiany pogodowe niż te rośliny, które mam na rabatach, bo wiecie, ogródek mam mały, otoczony murem, więc on jakoś ochrania te moje rabaty przed zbyt intensywnym wiatrem, ale na dachu to się wszystko tam majta. A więc gdybym je tak posadziła od razu, to mogłabym im zaszkodzić, ponieważ tak, na temperatury są odporne, na promienie słoneczne są odporne, ale nie są odporne na wiatr. A wiatr też jest jednym z czynników, który może zaszkodzić naszej rozsadzie. Dlatego, jeśli macie takie miejsce w ogrodzie, gdzie wiecie, że będą one narażone, te rośliny z naszego zimowego wysiewu, na bardziej porywiste właśnie powiewy wiatru, to dobrze jest je delikatnie przygotować. A to oznacza, że dać im parę dni na oswojenie się z warunkami, które w tym momencie panują. A więc powiedzmy, pierwszego dnia otwieramy nasze butelki. Jeśli mamy woreczek, to go sobie tam, wiecie, tak odwijamy, żeby wydobyć nasze rośliny na zewnątrz.
i dajmy im powiedzmy pierwszego dnia 2-3 godziny. Zamykamy, drugiego dnia przychodzimy powiedzmy 5-6 godzin. Zamykamy, trzeciego dnia już możemy mieć dały cały dzień i czwartego dnia już zostawmy je na dzień i noc. I najlepiej, żeby pojemnik stał już w tym miejscu, gdzie te rośliny będą uprawiane. Wtedy przyzwyczają się one właśnie do powiewu wiatru, nie będą takie szokowane, bo ja popełniłam ten błąd 2 lata temu, kiedy robiłam pierwszy raz w ogóle wysiew zimowy i pełna jakiejś euforii otworzyłam w przypływie szczęścia cynię w bardzo ciepły, ale też wieczny dzień i mi je trochę poparzyło. Poparzyło mi listki, ale nic im się nie stało, one nie zostały jakoś mocno uszkodzone, to bardziej chodziło o to, że takie uszkodzenie może wpłynąć na kondycję rośliny. Tak, one będą kwitły, one odbiją, ale trochę mogą być do tyłu niż powiedzmy koledzy i koleżanki z rozsady, która nie została uszkodzona przez wiatr. A więc jeśli chcemy mieć tą pewność, że rozsada jest 100% przyzwyczajona już do warunków panujących na zewnątrz, to dajmy im te parę dni, żeby przyzwyczaiły się do powiewów wiatru. Bo to w tym momencie byłoby takim czynnikiem, który najbardziej może im zaszkodzić. Ola. Dobrze pamiętam, cukrem posypane, nie? Ja mam pytanie, w którym momencie mogę uszczykiwać chabry, o ile w ogóle można chabry. Trzeba uszczykiwać, warto uszczykiwać, bo jeśli już uszczykniemy, to one wyrosną na bardzo, bardzo duże... coś tracimy dzisiaj, ostrość. O, one wyrosną na bardzo, bardzo spore krzewy. I mam tutaj chabra, zobacz. Tak, zrobimy szybką... Poczekaj. Poświęcimy jednego. Chabry. Zobacz, mam tutaj to są liście, nie, to są już liście właściwe. I kiedy ten środeczek, ten tutaj, tu trochę podrośnie, to wtedy uszczykujemy tą środkową gałązkę. I to sprawi, że chabr się zacznie rozkrzewiać. Ja wiem, że wiele osób twierdzi, że nie trzeba uszczykiwać chabrów, no nie trzeba. Jeśli zobaczcie, mam taką kępkę, jeśli posadzę je blisko, to też to da taki efekt wow, ale można. Bo ja osobiście mam doświadczenie już z uszczykiwaniem chabrów i z takiej, powiedzmy, bo chabry rosną wysokie i cienkie, a możemy z niej stworzyć też taki mały krzew. A więc dzięki uszczykiwaniu jesteśmy w stanie dojść do takiego efektu. Rozsada w butelkach. Magda, tak, możesz w tym momencie wysiać jeszcze kleomę ciernistą. Bo z tego co pamiętam, ona bardziej chyba jest ciepłolubna niż odporna na przymrozki. Czy szałwie błyszczącą można sadzić na miejsce stałe? Codziennie są hartowane, obawiam się, że jak przyszedłby jakiś przymrozek, to może im się zaszkodzić. Powiem Ci tak, one zniosą temperaturę tak nawet do 0 stopni, bo mam takie doświadczenie, ale to jest tak, każdy sezon jest inny, więc moja osobista rada, szałwia błyszcząca wtedy, kiedy w nocy już temperatura nie spada poniżej 5 stopni, mamy zielone światło. Taka jest moja rada. Ja wiem, że ona mogłaby sobie radę dać na przykład z zerową temperaturą, ale jeśli będziesz miała powiedzmy w maju spadek, ta zimna Zośka, to wtedy zdecydowanie bym przykryła szałwię agro włókniną, bo nie wiem, czy musisz posadzić, czy po prostu nie masz wyboru, czy chcesz tak spróbować i zrobić eksperyment, ale szałwię błyszczącą tu bym tak jeszcze za bardzo nie ryzykowała. Jeszcze bym poczekała. Marta, czy można wysiać jeszcze cukinię w butelkach, czy już za późno? Jeszcze nie za późno, jeszcze ja nawet nie wysiałam. Marta, ja będę dopiero w następnym tygodniu siała ogórki, cukinie, pomidory, papryki. Nawet kupiłam sobie melony ostatnio w Action. Mieli takie fajne, tanie nasiona. Kupiłam parę opakowań, więc spokojnie możesz siać w butelkach jeszcze. Cały kwiecień, cały maj i cały czerwiec. Szałwię błyszczącą, czy można jeszcze teraz wysiać do butelek? Można.
To zaraz właśnie sobie omówimy właśnie też szybko, co możemy nadal siać, bo widzę, że to jest też dużym pytaniem, ale jeszcze skupimy się właśnie na sadzeniu, więc jeśli macie wysiew zimowy, rośliny odporne na niższe temperatury, sadzimy, po delikatnym zahartowaniu nie przejmujemy się kompletnie. Muszę spojrzeć na listę, bo mam taką listę zrobioną. Okej. Zwiększają się temperatury. Wiecie o tym, że robi się coraz cieplej. Z tego co wiem, na Wielkanoc macie mieć 20 stopni, powyżej 20 stopni, a to oznacza, że jeśli temperatura w dzień przekracza już 15 stopni, zaczynamy otwierać wysiew zimowy, którego jeszcze nie posadziliśmy. A więc zaczynamy otwierać na dzień butelki, woreczki. Oczywiście najpierw, to nie jest tak, że otwieramy na cały dzień, ale robimy tak, jakbyśmy przygotowywali rozsady do posadzenia. A to oznacza, że pierwszego dnia otwieramy na parę godzin, później zwiększamy i dochodzimy do momentu, kiedy rozsada będzie otwarta dzień i noc. Jeśli przyjdzie do oczywiście spadków temperatur, wtedy zamykamy, jeśli jest to rozsada ciepłolubna. No bo zakładam, że rozsadę właśnie roślin odpornych na niższe temperatury dacie radę posadzić w najbliższych paru tygodniach, bo nie ma co przeciągać, nie ma co zwlekać. Te rośliny wolą chłody, one już powinny pójść na miejsce stałe, powinny rosnąć w niższych temperaturach, więc dajmy im jak najlepsze warunki. Ciepłolubne oczywiście jeszcze się wstrzymujemy, bo to nie jest pogoda na sadzenie ciepłolubnych w ogrodzie, ale jeśli już macie coś wykiełkowanego, a temperatury w dzień przekraczają 15 stopni, więc jeśli macie wykiełkowane, nie wiem, ogórki, cukinie, cynie, kosmosy, słoneczniki, cokolwiek, co lubi wysokie temperatury, to w cieplejsze dni zaczynamy je już powoli otwierać. Musimy też pamiętać o podlewaniu, ponieważ wyższe temperatury oznaczają większe parowanie, a większe parowanie oznacza, że te butelki, pojemniki wysychają szybciej. I już w tym momencie dobrze jest się skupić na tym, wyrobić sobie taki zwyczaj, żeby przyjść, żeby sprawdzić, żeby zrobić inspekcję rozsady właśnie winter sowing raz na 2-3 dni. Jeśli macie opady, to aż tak bardzo bym się może nie przejmowała, ale właśnie jeśli wiecie, że macie suche, wieczne dni oraz słoneczne, to wtedy tak, to wtedy już przynajmniej co 2 dni podeszłabym, spojrzała. Pamiętacie, jeśli mamy kondensację na ściance pojemnika, to oznacza, że ta woda jeszcze jest w obiegu, jest w cyrkulacji i butelka czy pojemnik ma tą wilgoć, ale jak tylko zobaczymy, że wysycha, bo w woreczkach też to widać, kondensację, ale jeśli już widzimy, że robi się sucho, wtedy podlewamy. Nie podlewamy w dzień. Nie podlewajmy wtedy, kiedy praży słońce, bo poparzymy rośliny. A więc najlepiej jest podlać rano albo wieczorem. Kasia pyta, ile czasu zajmuje mniej więcej do momentu, kiedy można uszczykiwać siewki. To jak roślina powiedzmy osiągnie około 15 cm i będzie miała przynajmniej 3-4 pary liści właściwych, bo to też zależy od rodzaju rośliny. Kasia, ja w tamtym roku, 2 lata temu, chyba co roku robiłam filmiki na temat uszczykiwania, a więc jeśli wygoogluję sobie uszczykiwanie Mrs. Garden albo się wrócisz do filmików, to przeważnie wiosną, to mam takie właśnie filmiki, gdzie pokazuję, jak uszczykuję werbenę, szałwie, cynie, kosmosy, lwie paszcze na pewno, groszki pachnące, bo zobaczcie, mamy groszka. On ma tak, 1, 2, 3, 4, 5 par właściwych. I żeby na przykład sprawić, że się będzie bardziej rozkrzewiał, a taki czubeczek możecie sobie ukorzenić. Nie wiem, co dzisiaj ta kamera nie łapie ostrości. Mały mamy problem techniczny, ale widzicie, że mam czubeczek, taki czubeczek w ziemię. Ziemię delikatnie podlewamy, trzymamy delikatnie wilgotną i
Takie końcówki nam się ukorzenią, ponieważ ja sobie czasami, jak nie zapomnę, to ukorzeniam jeszcze groszki i mam jeszcze więcej roślin, a więc taka odgórna zasada, minimum 15 cm, 3-4 pary liści właściwych, a oszczekujemy nad drugą parą liści właściwych. A więc to wszystko jest zależne też od danego gatunku rośliny, którą uszczykujemy. Witam babcia Jola. A Marta, to ty wrzuciłaś, to zaraz odpowiem, chyba to ty, bo widziałam właśnie to pytanie i ja odpowiem na nie. Jaka jest przyczyna, że siewki są blado zielono lub żółte? Głównie to dotyczy cynii. A wiesz co, od razu to powiem. Cynie, bo tam chyba były cynie i słoneczniki. Cynie i słoneczniki mają taki kolor, jeśli robimy z nich rozsadę. Jeśli wrócisz się do filmiku z tamtego roku o cyniach, które sadzę w czerwcu, to zobaczysz, że one są tam dosłownie blado żółto-zielone. I cynie, robi się ich rozsadę, ale też wielu farmerów kwiatowych zaleca ich wysiew bezpośredni, bo to są takie rośliny, które są bezproblemowe w wysiewie bezpośrednim. Ja tego nie robię, bo mam ślimaki, mam mrówki i ja już jestem tak naprawdę nauczona doświadczeniem, że u mnie wysiew bezpośredni w ogrodzie, to bym musiała codziennie chodzić i przy tym i tego pilnować. A jak mam, powiedzmy, sadzonki cyni takie, już mają sztywne łodygi, to się w ogóle nie martwię. A więc cynie i słoneczniki mają taki kolor, tu nie trzeba panikować i w ogóle nie nawozimy, bo ani cynie, ani słoneczniki nie lubią nawożenia. Jeśli je przenawozimy, to pójdą nam w liście, a nie w kwiaty. Więc tu po prostu cierpliwości, kiedy posadzisz je w ogrodzie, to one ładnie odbiją. Jeśli zobaczysz z tamtego roku filmik w czerwcu, chyba z 19 czerwca, gdzie sadziłam cynie, a później filmik z września albo października, gdzie pokazuję, co w trawie piszczy, taki jest thumbnail i tam opowiadam o właśnie rabacie kwiatów ciętych w słońcu, to tam zobaczysz, jakie te cynie były duże. I to są te malutkie wypierdki, które były blado żółto zielone, a pod koniec sezonu były wysokie, kwitły jak szalone, więc nie przejmuj się, niczym nie nawóź, po prostu jak już się zrobi odpowiednia temperatura, posadź się na miejsce stałe i daj im zrobić swoje. Szałwia potrzebuje, kleony z tego co pamiętam nie. Kasia, mówisz lewkonie też, w jednej doniczy część zielona, część bladożółta. Tutaj Kasia, powiem Ci tak, nie wiem, bo sprawdź, czy coś nie zatyka doniczki, bo to może być reakcja na zbyt dużą ilość wody, ale lewkonie lubią nawożenie. Ja lewkonie nawożę raz w tygodniu. Cześć Michał, witam, dobry wieczór. Ja lewkonie nawożę już raz w tygodniu pełną siłą, dawką nawozu, więc lewkonie lubią nawożenie, a to, że niektóre są blado żółto-zielone, to ja bym sprawdziła właśnie, czy nie masz jakiegoś zatoru w doniczce, powiedzmy jedna dziurka nie jest przepchana. Bym zobaczyła, czy to nie jest taki problem. A więc wracając do rozsady, winter sowing. Podlewanie sobie. I temperatury przekraczają 15 stopni, czyli najważniejsze takie zagadnienia wiosennej pielęgnacji i wysiewu zimowego sobie omówiliśmy. Co jeszcze możemy wysiewać? Na co jest za późno? Moi drodzy, jeszcze nadal możemy wysiewać kwiaty jednoroczne odporne na przymrozki, bo to jest ten moment, kiedy wysiewamy je naturalnie w ogrodzie. A więc ta cała lista, jeśli chcecie, to mogę Wam zaraz przeczytać, bo ja umieściłam na Instagramie tydzień albo dwa tygodnie temu posta, gdzie właśnie macie pełną listę kwiatów, które już możecie wysiewać bezpośrednio w ogrodzie. A więc kochani, na tej liście znajdują się farbownik lazurowy, oszczeń powabny, haber, czarnuszka, maki, rudbeckia hirta, flox drumonta, przewierceń, ostróżeczka, złocień maruna, dzwonek jednoroczny, naparstnica seria Camelot. To jest ta naparstnica, która jeśli dobrze pójdzie, to zakwitnie pierwszego roku, a jeśli nie, to następnego na pewno. Tutaj to jest eksperyment, to muszę zaznaczyć. Tytoń ozdobny, kąkol polny, dzwonki Irlandii, monarda lambada, lwie paszcze, lewkonie, aksamitki, nagietek, drakiewdówka, nasturcja, groszek pachnący spokojnie, jeszcze możemy, już teraz to siejemy bezpośrednio, ale w butelkach
też przejdzie. Marchew ozdobna, aminek, zatwian wrębny, godecja, goździk ogrodowy, łoboda ogrodowa, ośmioł większy, facelia, orlaja, pszczelnik mołdawski, ferbena patagońska, aster chiński i rumianek. To jest taka lista tych roślin. A, ja nie wiem, czy tam była nasturcja, nagietek i aksamitki. Mam nadzieję, że wpisałam, bo jak nie, to zrobiłam upsik. A więc to jest lista kwiatów, które w tym momencie spokojnie siejemy bezpośrednio w ogrodzie, jeśli nie chcecie bawić się w rozsadę. Nadal możecie właśnie robić ich rozsadę winter sowing. Nadal możecie wysiewać jeszcze takie warzywa jak powiedzmy marchewka, buraczki, szpinak, groch, bób. Wydaje mi się, że jeszcze spokojnie przejdzie, chociaż to już takie temperatury. Rukola, możecie już zacząć powoli wysiewać zioła, takie jak koper na przykład. Więc jeszcze kapustę myślę, że jeszcze spokojnie, bo to te rośliny, które możemy bezpośrednio siać w ogrodzie, a na przykład nie możemy, no bo mamy ślimaki, mamy mrówki, nie wiem, mamy mokro, mamy strasznie mokry sezon, jest tragicznie, a chcemy mieć jeszcze taką rozsadę, to spokojnie to wszystko możemy wysiać w butelkach. One w tym momencie szybciej wykiełkują, naprawdę szybciej wykiełkują, bo już mają wyższe temperatury, a więc nawet wysianie takiej, podejrzewam, że hawry w tym momencie to by zajęło 5 dni, żeby wykiełkowały w woreczku, damy im 5 dni na podrośnięcie i mogą iść na rabatę. Więc to jest taki plus, że mamy już wyższe temperatury i te rośliny szybciej wykiełkują, szybciej dojrzeją i mogą szybciej iść na rabatę. Mamy już totalnie zielone światło. A, bo jeszcze chciałam tak zaznaczyć, ostatnio widziałam jakiś post na temat wysiewu zimowego i ktoś właśnie napisał, że to jest tylko i wyłącznie metoda na byliny i rośliny odporne na przymrozki. Nie, to jest tak uniwersalna metoda, dlatego tak mi się podoba, bo ułatwia mi strasznie pracę, ułatwia mi robienie rozsady, ułatwia mi wysiewy. I w tym momencie już mamy zielone kompletnie światło na wysiew kwiatów ciepłolubnych i zaraz opowiem o moim eksperymencie winter sowing, wysiew warzyw ciepłolubnych. Ja w następnym tygodniu przybiorę się, bo chcę zrobić na filmiku, chciałabym właśnie pokazać ogórki, cukinie, dynie, melony, pomidory, papryki. Te warzywa pójdą do mnie, u mnie do butelek w następnym tygodniu. Co tam jeszcze możemy ciepłolubnego takiego wysiać? Melony powiedziałam, arbuzy. O, arbuzy. Bakłażany może jeszcze, ale nie wiem, czy to już by nie było za późno. Ale spróbować zawsze możecie. I właśnie jakiś czas temu opublikowałam filmik na temat wysiewu trzech roślin, których nigdy nie pomyślałam, żeby wysiać. I wysiałam tam petunie, koleusy oraz... Co tam było? Pomóżcie mi. Petunie, koleusy... O kurczaki, patrzcie, zapomniałam. Ktoś pamięta? Kapusta ozdobna. Poczekaj, Michał, my ją siejemy 12 tygodni przed ostatnią datą przymrozku, to w Polsce gdzieś bym tak zrobiła w czerwcu, bo jest na ten temat filmik, możesz teraz wysiać, ale nie wiem, jak ona sobie poradzi z upałami. Wysiej, zobacz. Dlaczego nie? Ale z tego, co pamiętam, lepiej wysiać tak jakby na ten wysiew taki późnoletni, wczesnowiosenny. To wtedy będziesz miał sadzanki akurat jesienią i zimą. No, czekajcie, bo ja mam sklerozę, co ja wysiewałam w tych woreczkach? Koleusy, petunie i dalie. No, kurczę. A więc tak, dalie wykiełkowały, petunie już wykiełkowały, koleusy są w trakcie kiełkowania, ponieważ ostatnio mieliśmy spadek temperatur i ja pokazywałam Wam na social media, że ja przyniosłam te woreczki do środka, a dokładnie postawiłam je na patio, więc nie postawiłam ich tak do środka, ale mieliśmy spadek temperatur do 0 stopni nocą i obawiałam się, że te już małe kiełki dali oraz petuni mogły sobie nie dać rady, więc zabezpieczyłam je na weekend i już w tym momencie znowu są na dachu. A więc kompletnie mamy zielone światło na wysiew jakichkolwiek roślin ciepłolubnych. Możecie spróbować wysiać
fasolnika. Możecie spróbować wysiać tunbergię, kobe, wszystko, co wam wpadnie do głowy i wszystko, co na przykład nie chcecie bawić się w rozsadę. Więc odpowiedź tak pokrótko, nadal jeszcze możecie wszystko wysiewać w butelkach. Tak, na rośliny odporne na niższe temperatury, to ja myślę, że maj to już jest taki ostatni dzwonek. Kwiaty, hardy annuals, jest spokojnie, możemy jeszcze wysiewać czerwiec, lipiec, ponieważ później będziemy mieli z nich na przykład jesienne kwitnienie. Albo jeśli nie zdążą zakwitnąć w tym roku, to zakwitną nam za rok. Więc na przykład termin wysiewu hardy annuals jest bardzo, bardzo szeroki. My żeśmy to już omawiali na naszym spotkaniu dotyczącym hardy annuals. Więc tutaj nie obawiajcie się, jeśli coś wpadnie wam do głowy, że chcecie wysiać, wysiejcie. Kasia. Może, tak, już te lewkonie, Kasia, moje już dostają. Gosia P., właśnie porozmawiamy sobie. Napis musi, u mnie porażka, pelargonie wszystkie spleśniałe, przelane to samo petunie i inne zwisające. Dobrze, że złożyłaś reklamację, Gosia, bo ja dostałam dzisiaj prawie całe zamówienie. Jeszcze 6 roślin mi brakuje, ale powiedzieli, że doślą, ale wszystko było w stanie idealnym. Naprawdę wszystko było ładnie zapakowane, były małe zniszczenia, ale przy transporcie to się zdarza. I to tylko wiesz, jeśli w przypadku werbeny mam ułamany czubek rośliny, to nie uważam tego za uszkodzenie, bo ona odbije. Ale wszystko doszło w idealnym stanie, muszę powiedzieć, że tak, Gosia, petunie dostałam piękne. Petunie dostałam bardzo ładne, rozłożyste, ładne sadzonki. Więc dobrze, że złożyłaś reklamację i mam nadzieję, że się do tego odniosą, bo klient powinien być zadowolony. Witam Arli. O, Marta napisała, starzy działkowcy uważają, że ciepłolubne kwiaty i warzywa nie kiełkują w butelkach, a ja będę udowadniać, że się mylą, sieję pomidory, dynie i jarbuzy i mam wschody. No Marta, jeśli obejrzycie moje filmiki sprzed roku i zeszłego roku i 2 lat, to przecież pokazuję, ja to wszystko pokazuję, ja tego nie biorę z nieba. Ja pokazuję w tamtym roku, jak wysiewałam papryki i pomidory i zrobiłam filmik w czerwcu, że nie jestem jeszcze gotowa ich posadzić, to przecież ja je przesadzam z butelek do większych doniczek. I tam można zobaczyć, jak ta rozsada wygląda w czerwcu. Więc to nie jest tylko jakieś, że sobie siadam i opowiadam, że zróbcie tak, a nie ma dowodów. Jeśli prześledzicie moje filmiki z ostatnich 3 lat, to zobaczycie, że jeśli mówię wam, że ciepłolubne warzywa wykiełkują w butelkach, to wykiełkują. I dobrze, że udowadniasz, bo ja wiem, że starsze pokolenie ma swoje przyzwyczajenia, ja to bardzo szanuję, bo bardzo wiele tych starodawnych tych porad sprzed 20-30 lat nadal jest aktualne. Ale są też i nowości, to wszystko idzie do przodu, ogrodnictwo, uprawa kwiatów, uprawa warzyw, to wszystko postępuje, zmiany klimatu, więc dobrze jest się dostosować i dobrze korzystać z nowinek, dobrze korzystać z tych zmian. Więc udowodnij im, pokaż i może za rok będą robić to samo i ułatwią sobie życie. Marta, pytanie o słoneczniki, bo jeszcze nie doszłam do tych pytań, ale dobrze. Czy wysadzać na miejsce stałe, czy pikować, mam wysokie siewki? Słoneczniki, jeśli nie masz już w najbliższym czasie spadków temperatur tak poniżej 5 stopni w nocy, to ja już bym posadziła na miejsce stałe, bo słoneczniki dają sobie radę z niższymi temperaturami. Więc jeśli mieszkasz w takim miejscu, gdzie te temperatury nocą już nie spadną poniżej 5, to ja bym posadziła. Możesz je przepikować. Ja pikowałam słoneczniki, z powodzeniem też miały wyciągnięte łodygi i posadziłam je głębiej, później przesadzałam na rabaty i dawały radę, więc tutaj musisz ty podjąć decyzję, czy masz to zielone światło, żeby posadzić je w ogrodzie, czy jeszcze nie. Czy ukorzenią mi się w wodzie patyki śliwki ozdobnej? Ela, nie wiem, nigdy nie ukorzeniałam, ale spróbuj. Ja zrobiłam ostatnio filmik o ukorzenianiu hortensji bukietowej i mam z tym świetne doświadczenie. Spróbuj, zobacz, przekonaj się, bo ja osobiście mam pecha i mi się w ziemi mało co ukorzenia.
takie jeszcze, wiecie, groszki pachnące, czy lwie paszcze, czy werbena, mam doświadczenie z ukorzenianiem się w ziemi i dają radę. Ale na przykład hortensji bukietowej ja próbowałam przez ostatnie chyba 3-4 lata i mi się nie udawało. Dopiero w tamtym roku udało mi się ukorzenić w wodzie. Więc spróbuj. Zrób sobie tak i tak i zobacz, co ci lepiej pasuje. Justyna pisała, że wysiała kosmosy. All of my passion. Witam. Dobry wieczór. O, a Michał się pyta, Justyna, czy wysiałaś kosmosy do gruntu, czy do butelek, podejrzewam. Babcia Jola, dlaczego moja rozsada zimowa jest jeszcze maleńka, jedynie lubin i orlaja mają listki właściwe? Może być za chłodno, nie wiem co wysiałaś, nie wiem co masz w butelkach. Na tym polega ta metoda. U każdego z nas będziemy mieli inne efekty. Będziemy mieli, u kogoś jest cieplej, u kogoś jest większe nasłonecznienie, u kogoś jest chłodniej. Więc to wszystko też się odnosi tego, jaki mamy powiedzmy nawet sezon. Mamy dużo deszczu, mało słońca, niskie temperatury, więc ja bym się jeszcze nie przejmowała. Moje ostróżki dopiero mają pierwszą parę liści właściwych. Tak wyglądają moje maki. Zobaczcie, one są malutkie. Więc nie, proszę, nie panikować. Urosną, dadzą radę. A właśnie jeszcze miałam poruszyć temat sadzenia rozsady z butelek. Chciałam wam pokazać, że mam groszki w butelce, tak? I nie wiem, czy to widzicie, ale mam tu taśmę, ponieważ ja w tamtym roku tą butelkę, patrzcie, rozcięłam. Ponieważ, o, chyba widzę korzenie. Ponieważ rozsada z butelek jest chyba tą, którą najtrudniej się wyciąga i to szczególnie groszków, bo groszki mają długie korzenie. Ale chciałam wam pokazać, że to też mi nie przeszkadza w tym, że je używam z roku na rok, po prostu zaklejam co do cięcie, ale jeśli macie problem, nie bójcie się przeciąć butelki. Zawsze możecie ją skleić taśmą i za rok użyć od nowa. A więc jak podchodzimy już do sadzenia, to starajmy się jak najmniej uszkodzić tą rozsadę. Ja w filmikach z zeszłego roku czy 2 lata temu możecie zobaczyć, ja pokazywałam jak sadzę kosmosy z butelek, cynie z butelek, lwie paszcze z butelek, groszki pachnące, więc to możecie sobie wszystko zobaczyć. I są 2 sposoby sadzenia. Albo rozdzieramy rośliny na pojedyncze, albo sadzimy je w kępkach. Wybór należy do was. Tak jak na przykład mam chabry, zobaczcie, mamy chaberki. One są na tyle gęsto posadzone, że ja w tym momencie mogłabym brać po 2-3 roślinki i sadzić, ale ja osobiście chabry sobie rozdzielę, bo tak lubię, tak preferuję. Tak samo w przypadku maków. Maki są malutkie i na przykład możecie je, zaraz wam tutaj zademonstruję. O. Możecie posadzić tak, 2 maczki. Dlaczego nie? Możecie je rozdzielić. Mam 2 sadzonki. Nie ma problemu. Więc to, czy chcecie te rośliny rozdzielać na pojedyncze, czy sadzić w kępkach, wybór należy do was. I taka moja rada, już też poparta doświadczeniem, nie czekajcie za długo. Nie pozwólcie, już wam mówię, te chabry, już. To już jest ostatni dzwonek, one muszą iść do ziemi. Tak samo groszki pachnące. Muszą iść do ziemi. Bo nie warto tej rozsady przetrzymywać. Takie rośliny, które nie lubią pikowania, właśnie jak groszki, czy maki, czy słoneczniki, dobrze jest wysadzać z pojemników jak najszybciej, żebyśmy im nie zaszkodzili. Ja to pokazuję 2 lata temu, kiedy pierwszy raz robiłam rozsadę w butelkach. To jest taki filmik bodajże z maja, gdzie ja wam pokazuję przerośniętą rozsadę winter sowing. Te rośliny przeżyły, kwitły, ale to jest niepotrzebne męczenie roślin. Im szybciej, tym lepiej. Wytworzą 2-3 pary liści właściwych, wiemy, że są odpowiednie temperatury i sadzimy. Co do ciepłolubnych, to wiadomo, że najlepiej jest poczekać, aż minie ta zimna Zośka,
ale z doświadczenia wiem, że cyjni znoszą lekkie przymrozki, słoneczniki zniosą lekkie przymrozki. A więc jeśli chcecie je wcześniej wysadzić, to na przykład później jak będzie spadek temperatury tak na 0 stopni, zawsze możecie przykryć je agrowłókniną. Babcia Jola, zobaczyłaś moje maki i się uspokoiłaś. To polecam obejrzeć sobie 2 lata temu, jak ja pokazuję, że werbena moja w maju to jeszcze była taka malutka. Proszę się nie przejmować. One nadrobią. One dadzą radę. One są takie malutkie, bo rosną po prostu na zewnątrz. Wiadomo, że jakby rosły w domu, miałyby wyższe temperatury, byłyby większe. Ale zamysłem tej właśnie rozsady zimowej jest to, że stoją na zewnątrz, bo na przykład nie mamy warunków do robienia rozsady w domu, albo nie chce nam się w to bawić, tak? Bo nie mamy cierpliwości do podlewania, całego przystawiania i tak dalej, więc proszę się nie martwić, na pewno pięknie będą rosły i kwitły w tym sezonie. Renata napisała, hortensja to nie w ziemi, tylko bardziej w piasku, u mnie była mieszanka z przewagą piasku i się korzeniła. Próbowałam w piasku, też mi nie wyszło, więc może to trzeba mieć rękę, nie wiem, wiem, że hortensja u mnie jedyna metoda, jaką skutkuje, to jest woda i jeszcze planuję spróbować ukorzenianie hortensji hybrydowej, bo kompletnie o tym nie pomyślałam, a mam w ogrodzie hortensję hybrydową, uciekająca panna młoda, która ostatnio wrzuciłam zdjęcia zarówno na Facebooku, jak i Instagramie, już ma pierwsze pąki kwiatowe. Jeśli sobie zobaczycie tego posta, to zobaczycie, że już uciekająca panna młoda niedługo zacznie kwitnąć. A więc bardzo się cieszę, ponieważ jest to hortensja, która kwitnie cały sezon. To nie jest tak jak ogrodowa, że wytworzy jedne kwiaty i później one przekwitają i mamy i tak stoją cały sezon. Hortensja hybrydowa wytwarza nowe kwiatostany cały sezon. A więc jeśli zakwitnie, kwiatostany przykwitną, przytniemy je, ona wytworzy nowe i to jest właśnie piękne w tej roślinie. Witam Piotrek, mi tydzień minął świetnie, mam nadzieję, że u Ciebie też wszystko w porządku. Marta napisała, czy siewki kwiatów, na przykład pomidorów pikujemy do ziemi do rozsad, czy do takiej uniwersalnej ogrodowej, czy do kompostu? Pikujemy, to znaczy, że są malutkie. Ja osobiście, kiedy pikuję, to jeszcze przesadzam je do ziemi, do rozsad. Ponieważ to są małe siewki, mają delikatne korzenie i obawiam się, że już jakby się wsadziła do takiego kompostu, to ten nadmiar składników odżywczych mógłby im zaszkodzić, więc ja pierwsze pikowanie, bo przesadzanie nie ma problemu, jeśli mamy pojedynczą roślinę i ona sobie sama rośnie w pojemniku, to kiedy ją przesadzamy, nie uszkadzamy jej systemu korzeniowego, a więc może iść do ziemi bardziej bogatej w składniki odżywcze. Kiedy pikujemy, to ja osobiście, żeby się upewnić, że ta roślina nie przeżyje zbyt dużego stresu, to pikuję do ziemi, do rozsad. Później jak trochę podrosną i muszę jeszcze raz przesadzić, to już przesadzam do ziemi uniwersalnej albo może być do kompostu. Jola, orlaja jest cieniutka, wyciągnięta, co robić? Pozdrawiam. Ale Jolu, gdzie ta orlaja jest? Czy masz ją na rozsadzie, czy masz ją w butelkach, czy masz ją w domu? Jak mi napiszesz, to ci powiem, co zrobić. Widzisz, Ela, tak, spróbuj. Spróbuj, jak puszczą, daj znać. O to chodzi, ogrodnictwo jest pełne eksperymentów. My nigdy nie wiemy, co nam się powiedzie, a nigdy nie wiemy, jakie odniesiemy sukcesy, nigdy nie wiemy, jakie odniesiemy porażki, bo każdy rok jest inny i to mnie właśnie zachwyca w ogrodnictwie, w ogródkowaniu, w uprawie, że każdy rok jest dla mnie inny i to mnie też motywuje do robienia tego, co robię. Babcia Jola napisała, też próbowała hortensję w piasku z ziemią i też nie puściły korzeni. Cóż ja mogę powiedzieć? Mam to samo doświadczenie, więc podziwiam wszystkich, którzy są w stanie ukorzenić taką hortensję. Może mi brakuje cierpliwości? Nie wiem, nie powiem. Piotrek napisał, wyniosłem floksy Drummonda i groszki na taką nagrzewającą się blaszaną budę. O ile floksy przetrwały, o tyle groszki potraciły liście. Było plus 2 w nocy.
Poczekaj, może groszki odbiją. Jeszcze bym ich nie spisywała na stratę, bo groszki potrafią odbić z korzenia, więc może tylko przytnij, zostaw im jedną parę liści, czy kompletnie liści potraciły. Więc poczekaj, może jeszcze nie, a jak nie, to zrób jeszcze raz rozsadę groszków. Spokojnie możesz albo w butelkach, albo już na miejsce stałe. Już spokojnie groszki można bezpośrednio siać w ogrodzie. Czy hortensja uciekająca panna młoda nadaje się do gruntu renia? Nie wiem, ponieważ ja ją mam w doniczce. Podejrzewam, że tak. Ona jest odporna na przymrozki. Ona jest u nas, nie tylko u mnie w Holandii, ale w Polsce też przetrwa zimę. Więc spróbuj. Ją się przeważnie zaleca hodować w doniczkach albo nawet w koszykach wiszących, ponieważ ona ma zwisające łodygi. Ona ma ładne zwisające łodygi, które są obsypane małymi białymi kwiatami i to jest super dekoracyjne. Dlatego właśnie poleca ją się uprawiać w doniczkach, bo lepiej wygląda. Jeśli posadzisz ją w ogrodzie, to podejrzewam, że będziesz musiała ją lekko przycinać. Więc to jest twój wybór. Jaki chcesz osiągnąć efekt? Spróbuj. Ja mam w doniczce stojącej na podwyższeniu i uważam, że tam będzie wyglądała jak najlepiej. Magda, od jakiej temperatury w ogóle witam? Tak, dobry wieczór. Dalej można wysiać na zewnątrz. Pozdrawiam serdecznie. Powiem ci tak, dalej wisiałam w woreczkach i już mi kiełkują. A więc to oznacza, że mogłaby się wysiać, tylko pytanie, czy spodziewasz się jeszcze dużych spadków temperatur w najbliższym czasie. Więc musisz to sobie sama odpowiedzieć na to pytanie. Dla pewności, jeśli mieszkasz w miejscu, gdzie jest chłodniej, powiedzmy góry albo północno-zachodnia Polska, to może bym się jeszcze wstrzymała i poczekała do maja, ale wykiełkować mogą ci wykiełkować, wiesz? O, Madzia napisała, w tamtym roku moje wysadzone habry zostały zeżarte przez ślimaki. Wiem, co mówisz, bo ja w tamtym roku miałam duży problem w ogóle z mrówkami, wysiewałam ostróżki bezpośrednio w ogrodzie i nie mogłam nad mrówkami zapanować. Miałam wschody, ale po prostu ja wiem, że jak u siebie, jak chcę coś bezpośrednio wysiać, to muszę dużo wysiać, bo będę miała straty albo ślimaki właśnie, albo mrówki. Piotrek, orla i jaminki to już ci od razu radzę, wysiewaj na zewnątrz albo w doniczkach, albo bezpośrednio w ogrodzie. Już nie ma co się bawić w rozsady w domu. Wkurzyły cię te groszki, no mnie też by wkurzyły, bo są ładne. Ale spróbuj, nie poddawaj się, trzeba podchodzić do życia pozytywnie. Już rośliny, te kwiaty jednoroczne, odporne na przymrozki, nie robiłabym rozsady w domu, nie ma sensu. Albo wysiew bezpośrednio w ogrodzie, albo wysiew w butelkach. No wyślij fotki, popatrzymy. Witam Gosia, witam, dobry wieczór. Czy inne hortensje hybrydowe do gruntu? Powiem ci, nie wiem, trzeba by było sprawdzić. Ja mam właśnie tylko tą jedną uciekającą panną młodą, ale wiem, że są jeszcze jakieś różowe, więc popatrz w szkółkach. Polskie szkółki ogrodnicze są dobrze wyposażone, ja wam muszę powiedzieć. Macie ładny wybór roślin, macie dużo nowości. Ja widzę, że w Polsce szkółki bardzo szybko nadrabiają. Jak się coś już tylko pojawi, to też mają to w sprzedaży. Więc popatrz po sklepach, może coś się znajdzie. Kasia pisze o swojej rozsadzie zimową, że nie miała upsik. Widziałam zdjęcia. Kasia, łączę się z tobą w bólu. No, ale Kasia, nie poddajemy się, nie? Siejemy znowu. Okej. Okay. Więc ja jeszcze sprawdzę pytania, bo pamiętam, że były pytania pod postem, ale nie wiem, czy odpowiedziałam na wszystkie. Poczekajcie. I zaraz przejdziemy, pokażę wam nowość, którą zamówiłam w tym roku. Świetnie to wygląda. O, opatrzcie, nawet nie widziałam tych pytań. Przepraszam, nie zaglądałam dzisiaj na YouTube'a. Kasia, wyciągnięte siewki pikujemy
poliścienie, czy można je oderwać i pikować po liście właściwe? Możesz je oderwać i pikować po liście właściwe. Liścienie i tak odpadają z czasem, i tak odpadają. Czy pikujesz, jeśli siewki, tutaj ASZ, więc nie mam imienia, przepraszam. Czy pikujesz, jeśli siewki wzeszły za gęsto? Czy tobie nasiona ostróżki wieloletniej słabo wschodzą? Mi nie wzeszły żadne, kiedy przesadzać do gruntu. Czy pikuję siewki, kiedy wzeszły za gęsto? Tak, ja jestem zwolenniczką sadzenia roślin pojedynczo, ale jak powiedziałam, to jest wasz wybór. Możecie też sadzić kępkami, jeśli nie macie cierpliwości na przykład, bo nie każdemu się chce wyciągać, wiecie, roślinkę po roślince. Ja dzisiaj zauważyłam, że właśnie te moje ostróżeczki belladonna wysiałam tak gęsto, że tam się robi burz i nie wiem, czy właśnie ich nie będę pikowała kępkami. Zobaczymy, czy zechce mi się bawić. Nasiona ostróżki wieloletnie słabo wschodzą. Polecam wysiew zimowy i spróbuj jeszcze teraz. Jeszcze czas, nie jest za późno. Kiedy przesadzać do gruntu? Jeśli są to rośliny odporne na przymrozki, to już zielone światło. A, Marta, to odpowiedziałam ci o słonecznikach, nie? To już mamy ten. Klapiko, kiedy siać astry? Już w ogrodzie astry możemy spokojnie siać teraz, tylko zwróć uwagę, czy masz świeże nasiona, bo ja jak zrobiłam filmik ostatnio, no jakiś czas temu o przeglądzie rozsady, mówiłam, że mi astry nie kiełkują i wiele osób właśnie zareagowało na to. To nie jest, że one mi nie kiełkują, bo są, powiedzmy, one już powinny wykiełkować. Tylko o to chodzi, że miałam bardzo stare nasiona, niektóre mają 2-3 lata, a niestety z astrami jest tak, i tu podkreślę astry chińskie, mam nadzieję, że mówimy o tych samych, jest tak, że ich nasiona bardzo szybko tracą żywotność. A więc astry chińskie najlepiej wysiewać się co roku ze świeżych nasion. Tak samo w przypadku ostróżki. Ostróżeczki, przepraszam. Ale ostróżki też, powiem wam szczerze, ostróżka ta wieloletnia też szybko straci. 1 rok, 2 lata, a później już będzie ciężko. A, Marta, tak, cukinię spokojnie możemy siać. A, i tutaj mówiliśmy sobie o cyniach. Jeżówki mogą jeszcze słabo kiełkować, bo to może być jeszcze za chłodno, więc daj im jeszcze czas. A cynie, tak jak ci wspomniałam, one mają taki odcień, nie przejmuj się, nie nawóź niczym, spokojnie. Więc pytania... A, i tutaj Marta, widzę, zgadała się z kimś, że ziemia może tak. Ja też mam w tym roku doświadczenie z ziemią, że miałam słabą ziemię i też może mieć wpływ. Więc tutaj wszystko jest możliwe. O, Olena napisała, moje narcyzy bożonarodzeniowe, które zakupiłam końcem października, to gdzieś starczyło 2 cm, już wsadziłam je do gruntu i nie mam żadnej nadzieję zobaczyć kwiaty, może zakwitną latem, bo Kasia tutaj może coś powiedzieć na ten temat. Coś jest w tym roku z narcyzami bożonarodzeniowymi, że nie kwitną. Ja też miałam parę cebulek, że nie zakwitły i nie wiem o co chodzi. Wiejskie pasje, dobry wieczór. Piotrek, na wysiew na zewnątrz. Żadnych perlitów, dobrze jest spulchnić ziemię, żeby, bo wiadomo, po zimie to jest wszystko twarde, więc dobrze, jeśli masz jakieś widełki, wejść tam trochę tak pomieszać i dosypać kompostu. Ja tak robię i filmik na ten temat będzie w następnym tygodniu, więc dobrze jest spulchnić ziemię. Przepraszam, niekoniecznie przekopać, ale o tym powiem w tym filmiku, dlaczego nie zawsze, dlaczego kopanie totalnie ogrodu nie zawsze jest dobrym wyjściem i ja co roku dodaję tak z 10 cm kompostu, więc jak sadzę te małe sadzonki, to je praktycznie sadzę w kompoście, one później tworzą głębiej korzonki już na ziemi tej, która jest na rabacie. Wiejskie pasje napisała, dzięki tobie wysiałam do butelek całe mnóstwo nasionek, kwiatów super wschodzą cały czas i bardzo się cieszę i to właśnie na tym to polega, nie bójcie się, siejcie. Łubinusz, przypikowałaś do doniczek.
Arlin napisała, to prawda, w tym roku wiele 3-letnich nasion wisiałam i nic, tylko te świeże z poprzedniego sezonu. Tak, to jest też moje doświadczenie i takie doświadczenie mam też jeszcze z Floxy Drummonda. Powiem Wam, z czym ja jeszcze tam, ostróżeczki, Floxy, Astry i jeszcze słabo, powiem Wam szczerze, coś mi w tym roku Orlaja kiełkuje. Zastanawiam się, że im, na, jestem pewna, że to jest wina nasion, bo nie wierzę, że na 150 nasion mam tylko 5 wschodów. Już zamówiłam nowe, z nowej firmy, czekam i będziemy testować, czy ja nie mam w tym roku po prostu ręki, ale no w tamtym roku Orlaja kiełkowała mi bez problemu, więc to też jest przyczyna nasion. Niestety, czasami to nie zawsze wina leży po naszej stronie. Magda, czy moje przekwitnięte hiacynty, żonkile i krokusy, które miałam w domu, mogę teraz wsadzić prosto do gruntu? Tak, jak najlepiej, tylko nie ucinaj im jeszcze liści. Posadź je z liśćmi i pozwól tym liściom samoistnie obumrzeć, ponieważ one z liści będą czerpały jeszcze energię. O, Ali napisała, moje hiacynty po Bożym Narodzeniu wsadziłam do ogrodu i na kolejną wiosnę kwitły. A więc jest nadzieja na kwitnienie hiacyntów bożonarodzeniowych, tylko może jeszcze nie w tym sezonie. Krwawnika możesz wysiać do butelek i już możesz wysiać bezpośrednio w ogrodzie krwawnika. Więc to... Ale możesz też w domu na rozsadę. Chociaż ja bym stwierdziła, że to jest strata czasu. Tak, moja osobista rada, wysiej do butelek. Nie stracisz miejsca i krwawnik dobrze kiełkuje w butelkach. Wiejskie pasje bratki mi nie wzeszły, ale mam zamiar wysiać jeszcze raz. Spróbuj, bo nie wiem, co się stało, czy to nasiona, czy ziemia, ale bratki powinny kiełkować raczej bez problemu. Kasia, nasiona w ogrodzie siać do kompostu czy pod kompost? Do kompostu, na wierzch, najlepiej. Nasion przeważnie raczej za bardzo za głęboko nie, więc jeśli masz ściółkę z kompostu, to wrzuć je w kompost. Babcia Jola, czy jeżówki możesz jeszcze wysiać i w jaki sposób, czy do butelek, czy w doniczki na zewnątrz? Czy do butelek, czy doniczki na zewnątrz, to praktycznie będzie to samo, a więc jakie masz pojemniki, jakie chcesz wykorzystać, to wybór należy do Ciebie i myślę, że tu i tu będzie dobrze. Amaryllisy wyjąć z ziemi z doniczki czy postawić? Tak, amaryllisy jeszcze daj im, amaryllisy wyciągamy z doniczki gdzieś w sierpniu. Jeśli chcesz mieć kwitnienie na Boże Narodzenie, my do lipca, sierpnia dobrze jest je trzymać gdzieś, gdzie będą miały dużo słońca, a nawet jak już miną przymrozki, to amaryllisy warto wystawić w ogrodzie. Spokojnie gdzieś postawić w ogrodzie, gdzie będzie na nie świeciło słoneczko, będziemy im na przykład dawać nawozu do roślin kwitnących, to wzmocni cebulkę i w sierpniu taką cebulkę wprowadzamy w stan spoczynku. Czyli wyciągamy z ziemi, umieszczamy gdzieś w ciemnym oraz chłodnym miejscu, ja to najczęściej robię w piwnicy, trzymamy je tak 6 do 8 tygodni. I w terminie 8 tygodni przed Bożym Narodzeniem wyciągamy, sadzimy i dajemy im znowu jasne miejsce, podlewamy i czekamy na kwitnienie. O, Renata, tak, masz rację, groszki też, tak 2 lata to jest maksymalnie. Tak, Piotrek, Aminka i Rolaja może spokojnie w butelki. O, oczywiście. Nie uprawiałam rodohitona. Mam spróbować wysiać, to muszę poszukać nasion. Okej, okay. Miałam dzisiaj nie przeciągać. I jako właśnie ostatni gwóźdź programu, czekajcie, tylko jeszcze herbatkę, co dzisiaj mało piję. Chciałam Wam pokazać, bo pierwszy raz w tym roku zamówiłam coś, co się nazywa Easy Plant. I to są, czekajcie, bo sobie zasłaniam światło, i to są mini sadzonki. Dobra, czekajcie, takie pytanie. Kto zgadnie, ile mam tutaj roślin? Taki szybki quiz. Jak myślicie, ile roślin jest w tym pudełku?
już trochę popsułam, bo pokazałam Wam jedno opakowanie. Agapanty, ale co chcesz wiedzieć o agapantach? Kasia, można wrzucić nasiona groszku do wody, ale to też nie zawsze skutkuje. Ja miałam 3-letnie groszki Black Knight i powiem Ci, tak może 30% wykiełkowało, ale masz rację, dzięki za przypomnienie. Jeśli macie stare nasiona groszku, to wrzućcie je do wody i wtedy zobaczycie, czy wykiełkują, czy nie. Tylko dajcie im trochę czasu, to tydzień, tak 2 tygodnie będą pojawiały się kiełki. Pięćset to tak szczodrze, ale tu jest ponad 50 roślin. W tym takim małym opakowaniu jest... Kasia napisała, znając mnie, to dużo, tak. Zobaczcie, to jest moje pierwsze doświadczenie w tym roku będzie. Tutaj mam krasperię. 4 sadzonki. Tutaj mam... Calibrachoe, Night Cabaret, to jest taka ciemno-fioletowo-fioletowo-czerwona, ślicznie będzie wyglądała. A tutaj mamy... A! Pomidory, zobaczcie. Zobaczcie, jak to wszystko słodko wygląda, normalnie jak do domu dla lalek. I zaraz Wam powiem, dlaczego zdecydowałam się na taki krok. A kolejne, to jest Calibrachoa o Kameleon i ona będzie zmieniała kolor między żółtym, pomarańczowym a fuksjowym. Piękne będzie, ja uwielbiam serię Kameleon z Calibrachoe. Werbena ogrodowa o nazwie Lobster, a to oznacza, że będzie taka brzoskwiniowo-łososiowa. Już zobaczcie, mamy taki stosik. O, zwisający rozmaryn. Zobaczymy, jak się będzie hodował w tym roku. I to jest rozmaryn Blue Rain, czyli będzie miał taką niebieską poświatę. A, na parsnice. I te są trochę większe, zobaczcie. I to są na parsnice Arctic Fox. One z tego, co pamiętam, były łososiowo-brzoskwiniowo-fuksjowe. Następna Calibrachoa. I coś Wam pokażę, uśmiejecie się. Zamówiłam to, zanim mi wykiełkowały te ostróżeczki. Tu jest 24 rośliny. Ostróżeczka Magic Fountains Mix. I to kosztowało 10 euro. Dlaczego zdecydowałam się na takie mini rośliny? Ponieważ ja dużo, wiecie, że dużo roślin uprawiam w doniczkach i zauważyłam właśnie w tym roku, że ta firma, z której zamawiam rośliny jednoroczne, czyli to jest Baldur, to jest to, co Gosia pisała, że będzie robiła reklamację i masz rację, rób. Ja jestem zadowolona z zamówienia i mam nadzieję, że ci uznają, powinni. I właśnie chciałam wypróbować, bo tak, sadzonka normalnego rozmiaru kosztuje 3-4 euro. Ja za 3 sadzonki Calibrachoe płacę około 11 euro. A te rośliny, zaraz Wam powiem, 3 mini Calibrachoe kosztują 5 euro, a więc są o połowę taniej. A w tym momencie, co z nimi zrobię? Przesadzę je do większych doniczek i postawię już na patio, ponieważ ja, już to wspominałam, od zeszłego weekendu, od tego weekendu już nie mam większych spadków temperatur, temperatury nie będą spadały poniżej 5-4 stopni, a więc takie rośliny jak petunie dadzą radę, takie rośliny jak Calibrachoa dadzą radę, werbena ogrodowa, ostróżeczki to spokojnie, rozmaryn to spokojnie, tylko jedyna rzecz, którą muszę zrobić, to je zahartować, ponieważ one pochodzą z uprawy szklarniowej, pod osłoną i tutaj bym się obawiała bezpośrednio wystawić je na zewnątrz. Jeśli w ogóle przychodzą do Was rośliny właśnie z takich szkółek, to
na pewno zalecam Wam ich hartowanie. Więc tak wygląda zamówienie. 50 roślin w bardzo miłym mini wydaniu. I zobaczymy, jak się będą sprowadzać. Ja Wam oczywiście będę pokazywać, jak one wyglądają. Najbardziej to jestem właśnie, mówię, zamówiłam te ostróżeczki w momencie, kiedy myślałam, że mi nic już nie wykiełkuje, więc dla mnie ten rok będzie stał pod znakiem ostróżeczek. Będę wsadzała je chyba w każde wolne miejsce w ogrodzie plus doliczki. Więc będzie śmiesznie. Olena napisała, groszki wykiełkują zawsze, nawet na zewnątrz, chyba że kot wejdzie i wszystko zgniecie, bo będzie się wygrzewał słońcu. No tak, tak, koty i rośliny to jest bardzo, bardzo obszerny temat, możemy sobie porozmawiać, więc o, witam Viola. Tak, my już powoli kończymy, bo nie chcę tego przedłużać, jesteśmy przed świętami, każdy jest zabiegany, każdy ma coś do zrobienia. Babcia Jola, tak, świetnie wyglądają, muszę powiedzieć, że jakościowo naprawdę są wszystkie zielone, dopiero jak będę, nie widzę jakichś większych uszkodzeń, w ogóle śmiesznie zapakowane, a więc jest to taka fajna przygoda, jest to też sposób na oszczędność, jeśli no i ja nie mam też fizycznie możliwości wysiać wszystkiego, co bym chciała, dlatego takie właśnie jak petunie, czy kalibrahoa, czy werbena ogrodowa, przeważnie kupuję jakieś sezonki w sezonie. Wysiewam też petunie, oczywiście, ale wiecie, petunie nigdy za wiele. I na przykład przecież petunia, vista bubblegum, to już rozmawialiśmy sobie na temat nasion i wiecie, że wysiew to jest taki, a nigdy nie wiadomo, co nam się wysieje i nie mamy pewności, że będziemy mieli właśnie taką roślinę. Kasia napisała, ostróżeczek, nigdy za dużo i floksów. Tak, to prawda, i zatrwianów. I lew koni. To są takie rośliny. A więc kochani, dziękuję bardzo, że dzisiaj do mnie dołączyliście. Widzę, że już więcej pytań na temat zimowego wysiewu nie ma. Patrzcie. Na piątek mam już gotowy filmik i tam pokażę Wam, jak wyglądają moje dalie, które zimowałam w doniczkach w garażu. I też opowiem Wam i pokażę, jak przygotować takie dalie do nowego sezonu, co z nimi zrobić. Przy okazji też pokażę Wam bardzo, bardzo zgniłą karpę. To nie będzie przyjemny ani widok, ani zapach. Ale właśnie też taki szybki, też szybko ją podzielę. Plus też opowiem Wam o pędzeniu dali i taki szybki, przyspieszony kurs, bo nie będę... Takie szczegółowy kurs pędzenia i dzielenia dali macie w tamtym roku. Zrobiłam bodajże w lutym, gdzie pokazuję wszystko bardzo blisko. A w tym filmiku z piątku skupiłam się przeważnie właśnie na tych daliach, które zimowałam w doniczkach w garażu, ponieważ wiem, że też zimujecie dalie i dobrze jest do nich zajrzeć, żeby nie tylko wystawić tu doniczkę od razu na zewnątrz, ale dobrze jest je przygotować do sezonu, żeby miały dobry start i fajnie kwitły później w sezonie. Tak, dziękuję wszystkim, dziękuję Wam jeszcze raz. Kolejny fajny odcinek, kolejna masa bardzo pożytecznych pytań. Mam nadzieję, że już temat winter sowing powoli dobiega do końca, bo powoli już omówiliśmy sobie wysiewy, co możemy siać, jak możemy sadzić, jak możemy hartować i tak dalej, więc tylko już zostało nam chyba pokazać już powoli, tylko Wam pokażę w filmikach, jak to się po prostu sadzi. I kochani, tutaj wesołych świąt też wszystkim życzę. Dziękuję Wam bardzo. Mam nadzieję, że spędzicie ten czas przyjemnie w spokoju z rodziną i będzie to czas wypełniony przede wszystkim radością, bo wydaje mi się, że właśnie święta jakiekolwiek jakby nie celebrować, to chodzi o to, żeby była miła atmosfera, bliscy nam ludzie i żebyśmy mogli spokojnie ten czas poświęcić sobie. No i dobrze, może roślinką, bo trzeba je podlać. Ja wiem, zapowiadałam, live z Eweliną odbędzie się już na 100% następną środę, 3 kwietnia, jeśli dobrze pamiętam datę, o 20:15. Już jesteśmy na 100% umówione i tematem będą dalie. I wybierzemy dwa sobie takie daliowe tematy, które omówimy, bo
Trochę Ewelina się obawia, że to się przyciągnie za długo niż nie powinno, więc skupimy się po prostu na dwóch wybranych tematach i na pytania na te tematy będziemy odpowiadać. A więc kochani, jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. Życzę Wam wesołych, radosnych świąt. W piątek widzimy się na kanale. Podejrzewam, że w poniedziałek też opublikuję filmik, ale jeszcze nie wiem jaki, więc nic nie opowiadam, a za tydzień, środę, widzimy się z Eweliną z Zakazanego Ogrodu i będzie temat teliowy. Kochani, życzę Wam miłego wieczoru. Przesyłam Wam ogrom pozytywnej, ogrodowej energii i widzimy się następnym. Pa!